Gość poranka. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dominik Jaroszewski, a dziś moim gościem aspirant sztabowy pan Krzysztof Piasek z Płockiej Policji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Porozmawiamy sobie o petardach, no bo teraz mamy taki czas, że już słyszymy różne wybuchy na naszych osiedlach, w naszej okolicy. Jeżeli przemieszczamy się po mieście, to widzimy także stoiska, w których można zakupić fajerwerki. I no właśnie, fajerwerki to przyjemny widok dla oka, to jakaś tam rozrywka, no ale to przede wszystkim ogromne niebezpieczeństwo, na które trzeba bardzo uważać. Można zrobić sobie krzywdę, no ale też trzeba uważać na to, co się kupuje, więc jak sprawdzić te fajerwerki, żebyśmy nie kupili czegoś, co nam wybuchnie w nieoczekiwany sposób i zrobi nam krzywdę? No rzeczywiście, fajerwerki, tak jak pan słusznie zauważył, bardzo cieszą oko, natomiast no niestety nie wszyscy pamiętają o tym, że te właśnie fajerwerki to jest nic innego jak materiał wybuchowy. Materiał wybuchowy, który potrafi być bardzo, bardzo groźny, zwłaszcza jeżeli używa go osoba, która nie ma jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa, czy nie zachowuje tych zasad bezpieczeństwa, które powinno się zachować przy właśnie tym, przy używaniu tych materiałów wybuchowych. Nie ma wyobraźni po prostu. Nie ma wyobraźni, bo to chyba głównie tak możemy powiedzieć tutaj o tej wyobraźni, ponieważ każdy z nas jeżeli rozsądnie podchodzimy do sprawy, to każdy z nas wie, że materiał wybuchowy może nam zrobić bardzo dużą krzywdę. Oczywiście, prawda? Tak, oczywiście. Więc właśnie jak kupować te fajerwerki, żeby nie kupić czegoś, co będzie dla nas niebezpieczne w momencie, gdy będziemy to trzymali w ręku, gdy nie będziemy zbliżali tego do ognia? Przede wszystkim musimy zaopatrywać się w materiały te pirotechniczne, te fajerwerki w miejscach, gdzie są one legalnie sprzedawane, czyli wszelkiego rodzaju te stoiska, które już w tej chwili na terenie naszego miasta i nie tylko miasta się pokazały. No tutaj jest duże prawdopodobieństwo, że te materiały są sprzedawane zgodnie z prawem. Dlaczego mówię duże prawdopodobieństwo? Dlatego, że policjanci, zarówno dzielnicowi, jak i też policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą prowadzą tak doraźnie takie kontrole, nie tylko pod kątem właśnie tego, czy fajerwerki są sprzedawane osobom pełnoletnim czy nieletnim, ponieważ istnieje tutaj zakaz, który mówi o tym, że fajerwerków nie można sprzedawać osobom nieletnim. Czyli tak jak powiedziałem, nie tylko pod tym kątem sprawdzają dzielnicowi te punkty sprzedaży, ale również pod kątem legalności pochodzenia tych materiałów wybuchowych. Każde opakowanie z fajerwerkami musi mieć certyfikat. To oznacza, że pochodzi z legalnego źródła. Każde opakowanie musi mieć instrukcję obsługi w języku polskim, to jest bardzo ważne, w języku polskim. Czyli jeżeli petardy nie mają instrukcji w języku polskim, to znaczy, że one już nie powinny się znaleźć na terenie naszego kraju. Tak, zgadza się. Nie powinny być w obiegu. Zgadza się, ponieważ tutaj musimy mieć to na uwadze, że te materiały wybuchowe możemy używać tylko zgodnie z tą instrukcją obsługi. Dlatego też musi być instrukcja obsługi w języku polskim dla tych materiałów, które są na terenie naszego kraju, sprzedawane. I tak jak powiedziałem, jeżeli kupujemy, zaopatrujemy się właśnie w tych, na tych stoiskach, to są takie specjalne wydzielone stoiska, nawet jeżeli mówimy tutaj o marketach naszych, czy hipermarketach, również tam są wydzielone specjalne stoiska, gdzie absolutnie nie ma tutaj takiej dowolności sprzedaży, czyli nie są to stoiska samoobsługowe, prawda? Jeżeli kupujemy na takich właśnie stoiskach, jest duże prawdopodobieństwo, że zaopatrzymy się w wyrób, który jest dopuszczony w naszym kraju do obrotu, czyli posiada ten certyfikat. Certyfikat posiada tą instrukcję w języku polskim, czyli jest bezpieczny przynajmniej od tej strony prawnej i tej strony technicznej. Natomiast inną rzeczą tutaj jest właśnie, żeby używać to, co już mówiliśmy z początku, z wyobraźnią te artykuły pirotechniczne. Wyobraźnia, czyli na pewno nie będzie tutaj ta wyobraźnia działała w sposób prawidłowy, jeżeli te materiały będą używane przez osoby, które
będą w stanie nietrzeźwym. To jest jeden z warunków bezpiecznego korzystania z materiałów, z tych środków pirotechnicznych, czyli no osoba, może taka osoba korzystać z tych środków, która jest trzeźwa. Jest trzeźwa i to jest tutaj bardzo, bardzo ważne, ponieważ To jest obowiązek narzucany w jakiś sposób przez ustawodawcę, czy to po prostu obowiązek taki, który wynika bardziej właśnie z tej wyobraźni? To są zasady takiego prawidłowego, czy tam bezpiecznego korzystania z fajerwerków. Wiadomą rzeczą jest, że osoba nietrzeźwa ma jak gdyby no mniejsze hamulce, prawda, przed wykonaniem jakiegoś nieodpowiedzialnego ruchu i co roku praktycznie dowiadujemy się, że gdzieś miał miejsce wypadek, gdzie właśnie nietrzeźwy odpalał chociażby te materiały pirotechniczne z tak zwanej ręki, czyli bez użycia jakiegokolwiek statywu, bez jakiegokolwiek innego takiego sposobu, gdzie nie wymagałoby to trzymania w dłoni. A wystarczy włożyć w zwykłą butelkę, prawda? Właśnie o to chodzi. To jest naprawdę niedużo to kosztuje, a może skutkować tym, że po prostu będziemy mieli zaoszczędzone nasze palce przynajmniej, prawda? Ponieważ to, co mówiliśmy na początku, te fajerwerki to jest nic innego jak materiał wybuchowy, który eksploduje i jeżeli będziemy trzymać to w ręku, no po prostu on nam może eksplodować w ręku i w tym momencie tracimy dłoń czy część tej dłoni. Dlatego też musimy to zgodnie właśnie z tymi zasadami bezpieczeństwa te materiały pirotechniczne. Czyli używamy wyobraźni. Policja także sprawdza, czy wszystkie materiały te wybuchowe, pirotechniczne, które są w obiegu, są jakby zgodne ze wszelkimi atestami, czy tak, są sprzedawane według zasad. A co, jeżeli ktoś nie zastosuje się do różnych tych przepisów, jeżeli będzie sprzedawał fajerwerki, które będą z nielegalnego albo niewiadomego źródła, i co, jeżeli ktoś nie będzie już ze strzelających, stosował się do przepisów takich jak te, że nie strzelamy w inne dni niż 31 grudnia i 1 stycznia, jeżeli będzie w jakiś sposób zakłócał spokój na swoim osiedlu, albo po prostu, jeżeli będzie narażał czyjeś życie i zdrowie poprzez właśnie takie niewłaściwe korzystanie z fajerwerków. Zgadza się. Otóż to, co słusznie tutaj pan zauważył, 31 grudnia i 1 stycznia, w tym okresie jak najbardziej można tutaj te środki pirotechniczne, te fajerwerki używać. Natomiast poza tym okresem, no niestety, jeżeli ktoś używa środków pirotechnicznych, może tutaj zostać wyciągnięte wobec niego, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z kilku artykułów. Ja tutaj przygotowałem sobie taki spis artykułów, które na chwilę obecną mają zastosowanie, jeżeli chodzi o używanie tych środków pirotechnicznych poza 31 grudnia i 1 stycznia. I tak, jeżeli wpłynie tutaj na policję zgłoszenie odnośnie zakłócenia spokoju, to właśnie z tego artykułu 51 kodeksu wykroczeń będzie mogła zostać taka osoba ukarana, czyli osoba, która powiedzmy dzisiaj, jutro czy wcześniej używała tych środków pirotechnicznych. Jest artykuł 52, paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Tutaj jest, co prawda, to w odniesieniu do zgromadzeń. Jeżeli ktoś bierze udział w zgromadzeniu i posiada przy sobie te materiały pirotechniczne, może to być tak samo złośliwe niepokojenie, czyli artykuł 107 kodeksu wykroczeń. Czy też to, co tutaj pan już też wspominał, nieostrożne obchodzenie się z tymi materiałami pirotechnicznymi. To jest artykuł 83 kodeksu wykroczeń i tutaj jest właśnie to, że ktoś odpala te materiały pirotechniczne w sposób niezgodny z instrukcją chociażby, czy też rzuca te materiały pirotechniczne drugiej osobie pod nogi, czy też odpala te materiały pirotechniczne z balkonu, co jest bardzo dużym tutaj zagrożeniem. I tutaj właśnie ten artykuł 83 kodeksu
kodeksu wykroczeń będzie miał zastosowanie. Ja powtarzam, to jest kodeks wykroczeń, czyli to wszystko są wykroczenia, tutaj zagrożenie, powiedzmy, jeżeli policjanci będą sporządzali, czy będą chcieli ukarać za tego rodzaju wykroczenia, to zagrożenie jest od 100 zł do 500 zł grzywną lub sporządzeniem, policjant może sporządzić wniosek o ukaranie do sądu do spraw wykroczeń i tutaj już ta grzywna może wzrosnąć do 5000 zł. Szanowni Państwo, ja chciałbym tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że to wszystko nie jest, policjanci prowadzą te kontrole nie po to, żeby w jakiś sposób, nie wiem, samych siebie zadowolić, bo to nie o to chodzi, ale bardzo wyraźnie chcę podkreślić, co roku, szanowni państwo, po tym okresie noworocznym jesteśmy bombardowani informacjami o nieszczęśliwych wypadkach, które miały miejsce właśnie przez petardy, przez inne środki pirotechniczne. W bardzo wielu przypadkach są to albo środki pirotechniczne własnej roboty, albo nabyte gdzieś z niewiadomego pochodzenia, niewiadomego źródła, gdzie to ryzyko jest jak gdyby jeszcze większe, ponieważ no nie robią tego osoby, które się na tym znają, czyli jak gdyby to ryzyko nam wzrasta dużo, dużo bardziej, że może nastąpić niekontrolowany wybuch tego materiału wybuchowego. Jeżeli mówimy tutaj o zakazie sprzedaży tych środków pirotechnicznych osobom nieletnim, również tutaj osoby nieletnie nie zawsze potrafią jak gdyby w sposób taki poprawny rozeznać się w otaczającej rzeczywistości. Czasami też i powodowani taką chęcią zrobienia komuś głupiego żartu potrafią rzucić gdzieś właśnie pod nogi innej osoby te środki pirotechniczne, co powoduje naprawdę bardzo duże zagrożenie i dlatego też tak no, duże działania, tak szerokie działania ze strony między innymi policji, żeby tego typu zdarzenia no, jak gdyby jak najbardziej zminimalizować. Czyli żeby fajerwerków musimy używać po prostu z głową. Przede wszystkim, ale no niestety praktyka pokazuje, że tej głowy, tego zdrowego rozsądku, tego zachowania, tych zasad bezpieczeństwa bardzo często brakuje, zwłaszcza w tej nocy sylwestrowej, gdzie naprawdę wiele osób decyduje się na odpalenie fajerwerków, będąc w stanie nietrzeźwym i tutaj wtedy właśnie jest najwięcej tych nieszczęśliwych wypadków. Wyobraźnia, rozwaga, no i do tego jeszcze kupujmy te rzeczy pirotechniczne, te wszystkie materiały wybuchowe w miejscach, w których są one atestowane, w których wiemy, że kupimy coś dobrego, co nie zrobi nam krzywdy, jeżeli będziemy używali tego tak jak należy, a moim gościem był aspirant sztabowy Krzysztof Piasek z Płockiej Policji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam. Dominik Jaroszewski.